Znajdujemy się w warszawskim klubie Księgarza, gdzie Jacek Cygan spotka się z miłośnikami jego twórczości. Jacek Cygan jest jednym z najpopularniejszych polskich tekściarzy. Spod jego pióra wyszło ponad 1000 tekstów piosenek, które wielokrotnie stawały się wielkimi przebojami. To jednak nie koniec artystycznej działalności Jacka Cygana, który wydał ostatnio trzeci tomik poezji. Pies w tunelu, czyli najnowszy zbiór poezji Jacka Cygana, zaskakuje zarówno tematyką, jak i formą. Jest swoistą kroniką ważnych wydarzeń w życiu twórcy oraz przemyśleń związanych z miejscami, które odwiedził. Znajdziemy w nim pełne refleksji utwory, którym daleko do lekkich tekstów piosenek, do których zostaliśmy przyzwyczajeni. Czy to jest tak, że pani zauważa, że mąż będzie tworzył? Wtedy przestaje się interesować mną i wszystkim, co jest wokół, jest nieobecny. Pewna pani w trzecim rzędzie, która wszystko miała za nic, podniosła dwa paluszki i powiedziała tak. Przepraszam pana bardzo, czy korzystając z tego, że autor jest żyjący, mógłby pan przeczytać jakiś swój wiersz? Ten tomik jest bardziej refleksyjny niż tamten jeszcze. Tamten bardziej był opisowy, dotyczył właśnie podróży, takich opisów. Nagle spostrzegam ze zdumieniem, że wiszące oliwki są dwukolorowe. Z góry zielone, od dołu granatowe, jakby ziemia odbijała teraz jesienią mniej światła. Oliwki ciemnieją od spodu, myślę z miną odkrywcy. Oczy mojej mamy, która niedawno ociemniała, pozostały jasne. Jak sobie pomyślałem, że ten świat Jacka w piosenkach jest bardziej wesoły, bardziej radosny, taki budowany po to, żeby cieszyć ludzi. Natomiast świat Jacka, kiedy on odkrywa duszę, rozdziera koszulę i mówi, to ja, to moje przeżycia, to wychodzi tam człowiek, który gdzieś ma smutek w sercu i zaczyna myśleć o przemijaniu grubo za wcześnie. I myślę sobie, że ciekawe by tak te dwa światy złożyć. Bo gdybyśmy złożyli świat dla ludzi wszystkich, którzy piosenek słuchają i dla tych, którzy siadają z nim prywatnie, po cichutku, przy kawie gdzieś i wchodzą w jego poezję, to wtedy dopiero poznajemy prawdziwego Jacka. Panie, jak to dobrze, że wszystko schnie, że tak to wymyśliłeś. Wysycha siano i jesienne liście, parasol, rynny, przemoczone buty, rękawy dzieci, warkocze, białe prześcieradła, schną dachy, nawet te, które przeciekają, ale tylko kiedy pada. Czy w piosenkach pan pisze bardziej pozytywnie, bardziej wesoło? Wiersze, które tu są w jakimś tam sensie refleksyjne, ale nie są smutne. Te wiersze są takie jak moje piosenki, to znaczy też oddają różne stany człowieka i różne tęsknoty, i różne smutki i radości. Dlaczego zdecydował się pan na taki tytuł swojego tymiku? Jakaś historia wiąże się z tym? No, historia najbardziej prozaiczna w życiu. Wjechałem do tunelu Bobini i zauważyłem psa, któremu groziła pewna śmierć, ale te cztery pasy jadących szybko samochodów uniemożliwiały jakiekolwiek zatrzymanie. I to jest tak, że jak się na to patrzy i wie się, że nie można w ogóle pomóc, to się wszystko już, dalszy ciąg gdzieś tak w środku człowieka rozgrywa tej sytuacji. Marzę o tym, żeby piosenka zwyciężyła, czy ten klimat z piosenki, żeby zwyciężył i żeby Jacek się uśmiechnął.